To ja sobie tu negatyw wywaliłem w tej korwecie z przodu i te koła strasznie wystają. No, bo jak jest negatyw, to jest przynajmniej spas, nie? Bo one mają tu tak takie dystanse jak moja szyja. Ja mam rotiform, takie dwukolorowe. Po lewej jest niebieskie, a po prawej jest żółte i białe. Fajnie ta korweta wygląda. No, o, mam nawet logo Transmastera, to zajebiście się składa. Gdzie masz to logo? Po prawej stronie pod napisem Rotiform. Jak się przyjrzysz, to jest na dole przy progach. A faktycznie? Jakie fajne felgi masz, o kurde! Pomalowane masz chyba jakoś inaczej. No chyba są pomalowane, bo zależnie się od tego, jak się obracają, nie? Ale zajebiście to wygląda, ty! Ja też tak mam? Ty też chyba taki masz. A faktycznie, dobra, nie albo takie, albo podobne jakieś. Dobra, nie widzę swojej tak z boku, a twoją widać tak fajnie. Dawaj, staniemy tu obok śmietników. Nie żeby coś, ale... Akurat spoko wygląda, to jakaś brama jest. Ale tym samochodem nie da się ruszyć płynnie, nie da się kompletnie. Chyba tak ogólnie z samochodami driftowymi jest. Tak, tak. No bo jak ja byłem na tej gymkanie w Warszawie, no, to ogólnie kilka razy koleś, profesjonalny, wiesz, tam drifter, jak startował jakąś Silvią S13, to dwa razy mu zgasła w ogóle, nie? Wow. Ty czemu my stoimy w powietrzu? No właśnie, muszę sobie tak zrobić, fajnie to wyglądało. Bardzo ładnie to wyglądało podczas jazdy, jak z boku cię było widać. Dobra, jak ci się driftuje w ogóle tą korwettą? No tak powiem ci, bardzo czule. Nie to, że jestem jakoś bardzo związany z tym samochodem czule, ale ona jest na tyle czuła, że w miejscu potrafi zawrócić. Przez to, jak jedziesz te 100 na godzinę, to możesz robić praktycznie drift pod kątem 90 stopni do zakrętu, nie? Na padzie się całkiem spoko driftuje, jak nie czujesz tych przeciążeń. I te dziwne takie luzy, no właśnie, myśmy tutaj rozmawiali o luzach na kierownicy, jak miałem streama i pierwszy raz odpaliłem ten samochód, to takie dziwne rzeczy się dzieją, jak trzymasz kierownicę, jedziesz sobie powoli, powiedzmy, to tak w tej, powiedzmy, takie 30 stopni, nie, to jest takie what the fuck, czemu no, jest nie czujesz luźno? Nic. Tak, nie czujesz nic dokładnie, jakbyś, nie wiem, grał tą kierownicą w jakiejś GTA 3, a potem się zaczyna taki, wiesz, mocny force feedback, takie uderzenie, nie, tego force feedbacku, nie wiesz skąd? Tak, i to tak nagle. Tak, tak nagle i nie wiesz, jak to opanować, jak to skontrolować. Musisz, tak wiesz, trzymać mocno tą kierownicę, żeby... Nie wiem, jak to zrobić, żeby tym dobrze driftować. I to nie jest tylko chyba ta korwetta, bo ogólnie te samochody z formuły takie są dziwne pod tym względem. Tak. Ale mówiłeś, że masz jakiś tuning do niej. Tak, mam ustawione parę rzeczy tam w tej zakładce Tune, jeżeli chodzi o suwaki. To jeżeli chcesz, to możemy teraz sobie prześledzić i zobaczymy, jak ty masz, jak ja mam i czy będzie ci się jeździć lepiej na moich ustawieniach. I tam lekko pomodyfikowałem, powiedzmy, pierwsze dwa biegi, bo jedynkę mam na 3.17, a dwójkę mam na 1.93. Dobra, później mamy alignment, to camber, z przodu mam minus 4,5 stopnia, a z tyłu mam minus 2 stopnie. No, w tym aucie też nawet dużo w sumie nie zmienisz, nie? On nie ma jakichś tam sporych modyfikacji do zainstalowania, także... Ja pierniczę! Jak to wygląda? Tu możesz się pozioma praktycznie do chodnika ustawić tym samochodem. Masakra. Znaczy kąt skrętu, to co widać, to jest jedno. A druga sprawa jest to, co, jak samochód się zachowuje. No, on szarpie, mega szarpią te samochody z Formu Odri. Nawet na kierownicy, gdzie możesz sobie precyzyjnie skręcić. Tak, ale to mówię, słyszałem, że nawet w świecie realnym, jeżdżąc, wiesz, profesjonalny kierowca, on macha tą kierownicą, widziałem na dashboardach. I słyszałem, że też one są takie mega czułe, że jeden najmniejszy błąd i wiesz, obrócenie w drugą stronę i ściana. Wiesz, jak te samochody mają 1000-2000 koni, to nie ma co się dziwić. I ważą 200 kilo. Dobra, no. zobaczę teraz z tymi ulepszeniami, bo faktycznie niektóre te takie hardkorowe samochody nie mają za dużo ulepszeń. A to na jeszcze ma... dosyć, że człowiek ma 1000 koni jeszcze do kooptu i co tam. No to masz tyle samo co ja, bo powiedzmy przeliczając, ja mam 813 kW. No bo tak mówisz, to jest sama blacha została po tej korwecie tylko. No. Może ewentualnie rama. Chociaż też może ją pocieli, bo widać, że z tyłu są jakieś takie dziwne elementy porobione. Nie wiem, jak oni robią te auta, ale serio, często to nie przypomina fabrycznych w ogóle samochodów. Gdyby nie karosjera, w ogóle byś nie wiedział, czym jeździsz. No. Nie, co to, z tyłu w ogóle coś innego jest porobione. Tu jest chyba... chyba ten intercooler jest wsadzony z tyłu nawet, nie wiem. Tak to wygląda. No może być z tyłu chłodzenie, no. Z przodu jest. A z tyłu nie wiem, coś tam też wystaje. Ale jak zajrzałem do silnika, to on tu nie ma kompresora, on ma jedną wielką turbinę wielkości mojej głowy, nawet większą. Już paliwo nie wystarczy, już musi być nitro, nie? Do no.
i 10 biegów jak Fast and Furious. Ale mówi się, że jak się swojego samochodu trochę nie boisz, to znaczy, że masz za mało mocy. Tak. Coś w tym jest. O, lepiej jest teraz, no. Łatwiej opanować furę. Tak? No to gitara. Szerokie kapcie chyba dużo też dały. Bo jej tak nie odwraca strasznie. No. Z tyłu na pewno. Ale sobie ciulowe malowanie dałem. Czarne felgi mam co prawda, ale takie niezadbane. Same moro? To i tak dobrze. A widać dobrze. ten zielony kolor przy obracaniu się felg? Zielony kolor? No tak jak u mnie, co mówię, że ja mam czarne felgi, ale mam te zielone, nie? To żółte jest, no nie wiem. O kurde. Jak na ręcznym go obraca. Moja kierownica cierpi przy Formula Drift w Fordzie, nie? No. Ty masz jeszcze mocniejszy ten Ford Speedback. No, potrafi wyrwać kierownicę z rąk trochę, nie? Ej, ładne masz malowanie, ty Moro też mi się w ogóle ja Moro ubóstwia, nie? Też lubię Moro, ja mam w kilku samochodach. W takich lambosach do zadań specjalnych. Ty, tego się nie da przesterować. Jesteś no praktycznie przesterowany. Nawet jak coś zrypiesz, to i tak możesz go wyprowadzić. No. Dziwnie z tym Ford Speedbackiem, ale w sumie... Wiesz, jak sam machasz rękoma, to aż tak bardzo to nie przeszkadza, nie? Mhm. Ja już myślałem, że powiesz, no ja mam nawet te Moro w Volvo. Przydałoby się. No, jest bit. O, wiesz co? Możemy tutaj zawrócić na tym skrzyżowaniu i pojedziemy na trasę z mojego odcinka. Jedna z pięciu tras moich ulubionych tutaj na mapie. Zobaczymy, czy tymi korwetami będzie się jeździć w miarę dobrze, bo ona jest dość ciasna, ale jakaś mega trudna nie jest, nie? Także powinniśmy sobie dać radę. I tu też w lewo. Jak się zbliżył, proszę. Tu też w lewo. I tu w prawo, taki ostry. To jest ta nowa traska, tak? Tak jest. I tutaj again w prawo. Trudne. I wjeżdżamy na rondo w lewo. I czwórka. Gołąb mi w okno wleciał, nie uwierzysz. I tu w lewo. A tu? No i tu w prawo wyjeżdżamy i cofnęliśmy się tak naprawdę na... Jakie masz obroty, ona ma tyle samo mocy chyba cały czas. Tak, tylko to nawet jak jest jest już odcina, to mam wrażenie, że właśnie odcina moc i nie jest to takie płynne przyspieszanie, jakby miał to robić właśnie muskając gaz, nie? Mhm. Takie mam wrażenie, no nie wiem, mogę się mylić, ale to wszystko zależy od charakterystyki auta. No. I przesiadając się z Forda Focusa, już o Realu mówimy, z Forda Focusa MK2 Wolnossack do Audi A3 8V, która ma turbo. No kurde, czuć trochę, ona i tak już jest, wiesz, to jest nowszy rocznik, ma fajnie wystrojony ten silnik, dzięki czemu no nie czuć tego aż tak bardzo, ale przesiadając się z auta wolnossącego, czuję tą różnicę i na początku nie mogę się przyzwyczaić, że poniżej 2000 to w ogóle nie przyspiesza, nie? Taka specyfika silników z turbo, nie? Niestety. No ale za to później, to jak już wdepnie, to... To też zależy, bo na przykład jeśli masz dobry automat w aucie, który będzie ci trzymał na wysokich obrotach auto cały czas, jak włączysz tryb sport, no to aż tak tej turbo dziury nie odczujesz, nie? Tak, no to wiesz, no to w Audi mam, to też S-tronic, to oczywiście jak się tam wdepnie gaz w podłogę, to od razu zrzuca bieg, ale jak ja bawiłem się na łopatkach w trybie manualnym, no to chciałem po prostu zobaczyć, jak zachowuje się skrzynia na małych, na niskich obrotach, na wysokich i odczuć tą różnicę, nie? Bez turbo, a turbo. Tak. Jest mega trudny, no, ona szarpie strasznie. Jak już myślisz, że złapałeś ten idealny kąt, żeby latać bokiem, to zaraz cię wysteruje i wylecisz. No. W ogóle mam taki sposób na robienie zdjęć tym furką. Nie wiem, czy ty już ogarnąłeś, bo chyba robiłeś streama u siebie na kanale, gdzie opowiadałeś, jak szybko zarabiać kasę, nie? Nie wiem, czy tam mówiłeś o tym sposobie na robienie zdjęć. W Forcie Horizon 3 miałem coś takiego, że po prostu startowałem jakieś różne wyścigi w różnych klasach i na początku wyścigu stryk zdjęcia i masz od razu. Dokładnie, to samo powiedziałem, że jeżeli ktoś nie ma ekipy do grania, bo wiadomo, jak masz konwój, nie? 12 osób, zostawiacie się na parkingu i jazda, nie? No, zmieniamy ale tylko.
grasz sam, no to idealnie, rozpoczynasz wyścig jakimiś randomowymi klasami, no. Bo te się wtedy dostosowują i cyk, masz 12 zdjęć powiedzmy. No, właśnie. Dawaj, startuj. Ja będę dążał. Jak ten dym za korwetą wygląda, do góry leci, ty. O co chodzi? No! Możesz sobie pojechać za mną zaraz, zobaczysz. O, tu jest dużo miejsca. Jeśli chcesz jechać w dół, to wtedy ty będziesz prowadził, a ja będę z tyłu. Może być. Ja cały czas na czwórce jadę, nie? Jadę 60 godziny na czwórce, no. A właśnie o tym miejscu mówiłem, dla mnie ono jest trudne. No, taki ciasny trochę, nie? Bo małe zakręty. Wyprzedziłem ci serki. Ja tam bardziej dokładnie jeżdżę. O, dobrze, że w ogóle driftuję. Nie, to i tak gitara, nie? No, te auto jest mega trudne. O. Zanim się wkręci na te obroty, no to jeszcze tak, aż bardzo przyspieszenie nie łapie, muszę się doślizgać do następnego zakrętu na ręcznym. A za późno się rozpędzi. Za to więcej gazu. I jak mi przesterowuje, to sprzęgło. Ale spróbuję tak jak ty. 347 tysięcy. Oj, w ogóle, co? Seasonal Objective Completed, to był jakiś ten? Nie wiem, czekaj, bo wiesz co, na Fortune Island chyba oddzielnie są te... Playlist jest oddzielna? Chyba tak. A czy te wyzwania? I to może właśnie dlatego łatwiej zdobyć tutaj 80%? Nie wiem, ale wejdź sobie na mapkę. To zobacz, no. Że masz playlistowe rzeczy tutaj do roboty. Faktycznie. Ale wjeżdżając, no to wolę mieć wyższy bieg, żeby no ta prędkość trochę była wyższa, nie? Próbuję się do ciebie zbliżyć, ale... Nie, co ty, nie masz szans. Wystrzelę cię w księżyc. I właśnie zauważyłem, że tylko minus tych malowań jest taki, że jak zmienisz tego podstawowego, to znika ta fajna taka palma na reflektorze lewym. Nie można jej... Ciekawe, czy można ją właśnie zainstalować, czy nie. No właśnie nie mam pojęcia. Wątpię, żeby można było malować na reflektorach, bo chyba ludzie by tam coś tam pomalowali, nie? Może tak. Bo akurat to fajnie wyglądało, takie coś innego. Znaczy ogólnie to malowanie standardowe nie jest złe. W porządku wygląda, naprawdę. Zjeżdżając jest o wiele prościej. Samochód sam przyspiesza. Za siebie. Dobra, poczekam. No ja wolę, jak ty jedziesz prosto. Znaczy prosto z przodu. A pierwszy, okej. No coś tam się zbliżyłem na jakąś wieś milisekundę. A faktycznie, no ręczny trochę, trochę ciekawiej. Nie, na padzie nie przesterujesz tego auta na pewno. Nie ma opcji. Dajesz od razu maksymalny skręt w lewo, maksymalny w prawo i fajnie. No wygodnie. Na kierownicy to zrobisz maksymalnie... nie wiem, 50% w prawo, 50% w lewo? No na pewno nie tak szybko jak na padzie, nie? A. Nie obrócić tak szybko kierownicą. Ja aż tak dużo punktów nie zdobyłem. Ja tym autem się tu rekordów raczej nie bije. Ja tutaj, szczerze powiem, mam rekord samochodem AWD, ale leciałem tutaj po prostu po ilość. No. I wziąłem tego Vipera SRT10 z Formula Drift i był do pobrania tune, który podobno jest najlepszy tam do driftu, że, bo ludzie po prostu biją rekordy punktów na tym aucie, nie? Działem, bo bardzo działem, szybko ci odbija w drugą stronę, tylko musisz grać na padzie, nie? No na kierownicy nie zrobisz tego. No nie ma opcji. Maksymalnie w prawo, maksymalnie w lewo cały czas. Tak, dokładnie. No to tutaj chyba mam jakieś 700 tysięcy rekordu, czy 600. Nie wiem, ile to
chyba nawet. Musiałbym... No zaraz zobaczymy, przejdziemy do końca, to się pokaże wynik. O, to zdecydowanie auto napada jest. Jeżeli chodzi o content, to też szybko się skończy. Miałem wrażenie, że ją da się przejść dosłownie w jeden dzień, kilka godzin grania tak naprawdę. Ale co? Fortune Island. A tak, tak, no to... No, jeśli chodzi o zawartość, to faktycznie mało tego jest, nie? Gdy się raczej wbija, żeby sobie zrobić chwilową odskocznię od zwykłej mapy, a nie na to, żeby tutaj grać cały czas zamiast zwykłej mapy, bo zwykła mapa Nie, ale powiem ci, jak dla porównania Forza Horizon 3, kiedy wyszedł dodatek Hot Wheels, to ja tam spędziłem większość czasu i mi się tak ten dodatek podobał. To był chyba najlepszy DLC do Forzy dla mnie, nie? Poczekaj, ten drugi dodatek jaki tam? Aha, tam był... Blizzard Mountain i Hot Wheels tam było. A, Blizzard, no, faktycznie. Mi się akurat bardziej Blizzard podobał. Tak, i ja nienawidzę jakoś... zimy. I się Blizzard podoba bardziej, a Hot Wheelsach się nie odnalazłem. Kompletnie przeciwnie, ale przeciwieństwa się przyciągają, tak mówią podobno, a ja tak się nie robię. Tyle nie za blisko w tym wypadku. O, tu jest piękna trasa. Takie zygzaki, McQueeny. Ło, jak poszedł zakręt. No tu idealnie tak pod górę. Akurat ta góra kompensowała mocy kurwety. No, dokładnie. Dobra, dziwy tam jeszcze, bo prosto jest jeszcze prosto, fajne. Prosto, jest tam taki ostry nawrót, nie? W innym miejscu. Jest. Chyba tak. O, to muszę zwolnić i to ostro, bo już widzę po zakrętach. Widzicie, tak jak ja teraz sobie obracam kierownicą? No to dopiero ten force feedback się gdzieś w tym miejscu, tak, kierownicy odpala, nie? To takie nieprzyjemne bardzo, i ale... to też, wiesz, jak się odpala, no to okej, on się odpali, ale to nie jest takie płynne jak w zwykłych samochodach, tylko on szarpie. Mhm. Mi na przykład, jak ja obrócę kierownicę, znaczy ona sama mi się obróci i powiedzmy jestem skierowany, nie wiem, pod kątem 70 stopni, uwaga, to on mi zostaje w jednym miejscu. Ta kierownica mi w jednym miejscu zostaje, ona mi się nie obraca dalej. Powiedzmy, nie wiem, mi też 20 czy 800 stopni, tam się zatrzyma i jest taka cięższa w tym miejscu. Tak, tak, tak. Mi się też tu zatrzymuje, no. Jaki kąt! O, o chłopie! Jak już ktoś ogarnie tą korwetę, to ona naprawdę przynosi sporo frajdy z jazdy, nie? Ale trzeba się przyzwyczaić do tego typu sterowania. Mm. Fajnie, że dodają te nowe auta. Co jeszcze ma być z formuły? Ferrari jakiś chyba, nie? Tak, 599X i ono będzie brzmiało jak McLaren F1. Trochę ze zmieniony dźwięk. Ostatnio grałem w NFS-a trochę. Hita. No i fakt, tam jest mniej samochodów, ale dźwięki tych aut są kozackie. Nawet nie chodzi o to, że realistyczne, bo może nie są realistyczne, ale po prostu brzmi to fantastycznie. Tak, mi się w ogóle podoba styl tuningu w tej grze, miażdży Forza, jeżeli chodzi o tuning i dźwięki, moim zdaniem, nie? No, fajnie brzmi to, fajnie to wszystko skomponowane jest i pasuje do siebie. Mm-hmm. Nie wiem czemu właśnie, znaczy tak, z jednej strony rozumiem dlaczego to studio już nie będzie się zajmować NFS-em, Grateyron przejął teraz NFS-a i oni będą to robić. Bo jednak faktycznie prowadzi się te auta no źle. Już od 2015 roku ten NFS. No jeździ się tam samochodami. No okej, okay, no. Odpalisz asfalt i masz to samo na telefon. No, dokładnie. I to jest właśnie w tych trzech wersjach. 2015, Payback i Hit, nie? No. No, tak jest dziwnie. Nie jesteś w stanie... Znaczy nie jest to intuicyjne, o. Tak? Bo NFS-y zawsze były arcade'owe, nie? Ale samochód się zachowuje tak nieintuicyjnie, że szok. Tak jakby jakiś mały dzieciak trzymał, wiesz, ten samochód jako resorak i nim sobie jeździł, o, tak o, i skręcał nim, a ty sobie na klawiaturze czy tam na padzie robisz co innego zupełnie. No. Zobaczymy, co chciałem się tak fajnie dobić do ciebie. No, coś mówiłeś. Mówię, zobaczymy, co będzie za rok, czy w tym roku masz NFS wyjść, bo w sumie nie wiem, jaki oni mają cykl. Nie. Dopiero co Grateyron to przejął, to wydaje mi się, że przyjdzie dopiero za następny rok. Byłoby zaskoczenie, gdyby przyszło pod koniec tego roku, naprawdę. No, trochę tak.
No i co? To tyle. Podliftowaliśmy korwetą trochę. Tak jest. Było nawet dwoma. Ciężko. Nawet dwoma, nad dwiema. Było mi ciężko. Nie ma. Ale coś tam jest lepiej po tuningu Marquisa jak zwykle. Ciężko, kurde, co tu dużo gadać. Nie, ale wiesz, trochę się jeszcze pojeździ tą korwetą, człowiek się przyzwyczai. Ale dziwne, teraz zauważyłem jedną rzecz. Jak ty... weź ustaw się bokiem do mnie. O, i weź zabuksuj kołami. One się zamieniają, one są białe nagle. Twoje tak samo, jak zabuksujesz kołami, to ten kolor, wiesz, to jest jedna szprycha pomalowana zostaje, ale cała felga czarna robi się srebrna, czy tam biała. A u mnie ona w ogóle znika, ja jej nie widzę, nie? Jak teraz się obracam, to ja widzę tylko ten zielony nadruk, a felgi w ogóle nie widzę. No, tak, to fakt. Jak u ciebie tak jest, ale jak ja patrzę na ciebie, to jest inaczej, no taka synchronizacja dziwna. Czyli powinno być tak, jak jest, po prostu może, wiesz, zoptymalizowana ta frontza jest, żeby się wyświetlała płynnie u wszystkich, PC, nie? Jak PC, ale dla Xboxa pewnie to robią, nie? Bo jeszcze ludzie grają na starszych wersjach. No właśnie dlatego czekam na te nowe Xboxy, nowe konsole ja tak ogólnie, bo kurde, grafa pójdzie tak do przodu, coś tak czuję. Może nie od razu, ale w tych przyszłych grach. Forza no na pewno Horizon będzie 5, to już... otwarta furtka dla nowych tytułów. Dobra, to dzięki Ci Marquis, że byłeś na odcineczku. Nie ma sprawy, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jasne, to trzymaj się, hejka.